Dług wdzięczności. Dzisiaj spojrzał na 30, czy na przykład 9 pozycję. Przejawia dług wdzięczności. 41 pozycję. I teraz się mówi, że ojciec dyrektor choroba otrzymał pieniądze, na które się do niego leją szeroką rzeką na swoje konto. Na pychę, tak, na butę. 39 czy pozycja. Wy o tym wiecie, 290 złotych. To jest że buta jest na świecie. Buta, buta! Wyższego dla Wyższej Szkoły Kultury Społeczno-Medialnej. Na co? Na bezwzględną pomoc materialną dla studentów i doktorantów. To są środki, które zgodnie z ustawą, prawda, Prawo o Szkolnictwie Wyższym, otrzymują wszystkie uczelnie w Polsce po to, żeby pomagać materialnie studentom i doktorantom. To samo dotyczy pozycji 40 i 41. Dokładnie to są środki, które szkoła otrzymuje jako dotację podmiotową, każda szkoła w Polsce wyższa, żeby pomagać studentom w formie stypendium czy innej pomocy. W tabelce jest tylko Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej. Tak, ale też jest, to są środki, które przepływają przez konto szkoły dla studentów. Szkoła nawet z tego nie ma jednego grosza. A mówi się, że to są środki na tej liście, które szeroko się wpłyną do ojca dyrektora i to jest dług wdzięczności. Tak? To jest. Tak, ale powiedzmy jedną rzecz. Jak mieszka, jak żyje ojciec Tadeusz Żyd? Może to bardzo ciekawe słuchaczy. Żyje w klasztorze, no ma łóżko, ale łóżko nie jest jego. Dlatego, że to łóżko należy do klasztoru. Szafa nie jest jego. Odzież osobista no, jest jego, ale nie widziałem jeszcze ojca dyrektora na shoppingu. Raczej chodzi w koszuli pod koloratką, tak, i w marynarce. No i to jest cały strój. No, nie stroi się, bo strój jest raczej taki jednolity, powiedziałbym, tak? To jest wszystko. I to jest wszystko, no, pewnie ma jakieś radyjko jeszcze, żeby słuchać Radia Maryja. Bardzo skromny człowiek, ja mówię, to przecież wiemy doskonale, no ale się próbuje budować ambasadę. Kiedy są przenoszone z klasztoru do klasztoru, to zakonnicy nie zabierają z sobą łóżka, szafy czy jakichś tam innych mebli, dlatego że one są przypisane do pokoju. Wprowadza się do innego pokoju. No i tak jak ma umeblowane, jak ma jakieś stare meble, no to trudno będzie miał stare meble, ale po prostu się przeprowadza i mieszka tam, tak jak klasztor po prostu jest wyposażony. I tyle. Czasem od do przełożonego może pójść po jakieś pieniądze na zakup celowy, bo na przykład buty trzeba sobie kupić, tak? Albo, no nie wiem, dezodorant jakiś, czy no normalne rzeczy. Samochody nie są zakonników. Samochody są użytkowane, są albo na klasztor, albo tutaj, czy na radio, czy na fundację, tak, którymi się posługujemy po to, żeby funkcjonować w ramach posługi, w której uczestniczymy, za którą ojciec dyrektor nie otrzymuje pieniędzy i żaden z ojców pracujących w Radiu Maryja za pracę w Radiu Maryja nie ma żadnego wynagrodzenia. No właśnie, to chyba wyjaśnia. To taki sposób gadania, wiesz, że manipulacje się nie udały. Tak, cały czas oni tak, że manipulacje się nie udały. To znaczy, że Patryk Jaki manipulował. Wiesz. Proszę sobie zestawić te dwie postaci. Jerzego Urbana, człowieka, który propagandowo przyczynił się do śmierci księdza Jerzego Popieluszki. A może Jerzy Urban, może jego wybierzemy, Jerzego Urbana. Posiada to, co się Urban! Wystarczy za cały kraj. A to jeszcze w takim razie zapytam o jedną rzecz. Tutaj patrzę na panią dyrektor. Geotermia to taki jeden z ważniejszych też punktów. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, ile zaoszczędzili podatnicy na tym, że pomiędzy fundacją a ministerstwem, Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej, zawarto ugodę sądową w dodatku, bo to jest ugoda sądowa, przez sąd potwierdzona. Celowo zadaję tak pytanie, dlatego że trzeba to jasno powiedzieć, podatnicy zaoszczędzili na tej ugodzie, a prezentuje się to,
to, jakoby ojciec Rycyk dostał 20, prawie 7 milionów. Tak, podatnicy zaoszczędzili ponad 13 milionów złotych, bo takich środków zrzekła się fundacja, zostawiając je w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, zawierając tę ugodę. Natomiast myślę, że szkoda, że mówimy o tym, że to zaoszczędzili podatnicy, a że inne odsetki zapłacił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, bo tak naprawdę środki, które wypłacono nam w ramach tej ugody, jeśli chodzi o odsetki, powinni zapłacić urzędnicy, którzy tam jest dług wdzięczności, że jak jednak tej mafii reprywatyzacyjnej, znaczy zdyskredytował mafię reprywatyzacyjną, to trzeba to jeszcze było uwzględnić, podziękować, a ona odwrotnie, że ludzie są mądrzy, jakoby wiesz, działalność jakiego dokitu, jak on dużo zrobił, że tych złodziei połapał, rozumiesz? To znaczy, że baba celowo robi i wspiera złodziei, myśląc, że teraz, wiesz, może ten Trzaskowski odkręci to, co było, no na co oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli, bo Trzaskowski teraz znowu będzie, wiesz, taka polityka głupiego Jasia, będzie bronił tych złodziei, a ta baba tu wiwatuje, no baba taka czubkowata, równa była, więc nie zrobiła. A jeszcze... Czyli durna baba czubkowata. Czołgana wielokrotnie. Również przepychanki trwały, prawda, z tym zabieraniem, oddawaniem. I pani dyrektor, ja mam przed sobą to postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, trzeci Wydział Cywilny. I tam mogę w tym uzasadnieniu przeczytać, w ocenie sądu, zważywszy na niewykonanie umowy dotacji przez fundusz z przyczyn leżących po stronie pozwanego w związku z uznaniem przez sąd, iż pozwany nie miał żadnej podstawy prawnej ani faktycznej do wypowiedzenia umowy dotacji i przy uznaniu, iż pomiędzy nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy a brakiem wypłaty dotacji zgodnie z umową istnieje adekwatny związek przyczynowo-skutkowy, w ocenie sądu zostały przesądzone podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego na podstawie takiego i takiego artykułu, ale jeszcze może jeden. Całokształt działania funduszu w okresie od końca stycznia do maja 2008 roku wskazuje na jednostronną i wyjątkowo nieprzychylną dla fundacji działalność nakierowaną na zakończenie umowy. Choroba na politykę, na kłamstwo, na manipulacje i takie od dupy strony gadanie, uogólnianie. O, że manipulacje nie udały się Patryka Jakiego. Dalszy ciąg tego uzasadnienia. Panie ministrze, ja czytam takie uzasadnienie sądowe, że jednostronna, wyjątkowo nieprzychylna, wyraźne naciski polityczne może mieć związek ze zmianą opcji politycznej, że nieuzasadnione wypowiedzenie umowy nie ma żadnej podstawy prawnej ani faktycznej do wypowiedzenia umowy dotacji. To są stwierdzenia z postanowienia Sądu Okręgowego. I co? Są bardzo jednoznaczne, ale w przestrzeni medialnej. W przestrzeni medialnej było to, że ojciec Rycyk coś dostał. Zupełnie inna informacja zafunkcjonowała, proszę zwrócić uwagę. Nie zafunkcjonowało to, że mówiła pani dyrektor, że właśnie Skarb Państwa nie został narażony na jakieś dodatkowe odsetki. To bardzo duże dziennie. Natomiast właśnie to, co powiedział przed chwilą ojciec, że ojciec dyrektor otrzymał jakieś wielkie pieniądze i od państwa otrzymał. Tam już się sąd nie pojawia, że ta sprawa przeszła przez sąd, tak, bo odwołania nie było, tak? Tak, ale chcę powiedzieć, że jak był ogłaszany ten wyrok i to uzasadnienie sąd czytał, na sali sądowej było bardzo wielu dziennikarzy ze wszystkich mediów. Z TVN-u, z Polsatu, z telewizji, prawda, ze wszystkich gazet. I dziennikarze słuchali tego uzasadnienia. Potem zapytali się mnie, spróbuję to jeszcze raz, jak to skomentuję. No, powiedziałam jasno, co o tym myślę, ale powiedziałam, proszę państwa, proponuję i
bardzo Państwa zachęcam, żebyście Państwo zobaczyli, co w Waszych mediach zostanie w tej sprawie przekazane. Ja właśnie funkcjonujemy, Pani Dyrektor, w takich dwóch różnych rzeczywistościach. To jest ta rzeczywistość medialna, budowana przez różne osoby i ten taki charakterystyczny czarny PR, o którym Pan redaktor tu mówił. I ta faktyczna rzeczywistość. Trędna baba, tak jest, to czuję daleko idące wnioski, że jakoby złapanie złodziei i tych mafii reprywatyzacyjnych to były manipulacje. Rozumiesz? Trędna baba sugeruje tutaj, że jakoby działalność Patryka Jakiego, mająca na celu złapanie mafii reprywatyzacyjnych i wykrycie tego, to było też manipulacją. To miałoby być też manipulacją. Ona tak to sugeruje. Jeszcze bardziej walczyć o... To jest oszustwo, no i to wiesz, trzeba będzie pilnować, bo koń trojański spuszczony i koń trojański szczeka zamiast... Wielki szacunek, wielki ukłon do wszystkich ojców, ale przecież no w tej chwili słuchają nas ludzie, którzy na przykład nie mogą się poruszać. Czyli dom podzielony. Jezus Chrystus sugeruje, że dom Boży, który nie jest na mocnym fundamencie, nie stoi na mocnym, tylko na piachu, się rozsypie. Ale jest jakaś grupa, nie, jak domek z kart. Żeby wyeliminować kogo? Zaatakować polityków, którzy są związani, w sensie takim, że mówią dobrze o tych mediach. Przykład, jak zająłem głos to w tej sprawie w parlamencie, to była mowa o tym, że ja też spłacam jakiś dług. No jaki dług spłacam? Jestem paserem Radia Maria. No przecież naprawdę, szanowni państwo, gdzie my się poruszamy? Ale ja jestem jeszcze politykiem, więc muszę być przygotowany na tego typu ataki. Ale Bogu ducha winny ojciec dyrektor, który te dobra stworzył, no naprawdę, to tak nie można. No wiesz, ja przyznam się szczerze, jestem zadłużona w tym Trzaskowskim. No może dlatego to wszystko tak się stało, ale niepotrzebnie jest. Jestem zadłużona tym Trzaskowskim, no ale wiesz, taka miłość nie wybiera. Jednym z pierwszych podmiotów, który podjął się tego typu badania, chcę powiedzieć, że dotacja, którą żeśmy otrzymali, to nie było 100% środków, które trzeba było wydać, żeby ten odwiert zrealizować i żeby sprawdzić, jakie są zasoby krótkotermalnych pod Toruniem. Ale chcę powiedzieć, że też nie byliśmy jedynym podmiotem, ponieważ 21 podmiotów otrzymało dotacje na tego typu badania. W tych takich małych wojnach, wiecie Państwo, no to zawsze Żydzi byli dobrzy. No ale jak Rzymianie przyszli, to przecież oni rok czekali. Był głód, nie było wody i nie było, wiesz, jak wygrać z Rzymianami. Silna ręka, mocna ręka, także te małe wojny takie podjazdowe, żydowskie, to one były silne, mocne, ale silna ręka na długi okres czasu, na cały rok, to nie dali Żydzi rady. I po prostu przegrali, tak samo tutaj. Podjazdowe takie, wiesz, ten, ale silna ręka duża Prawa i Sprawiedliwości jest większa i no, są pod kręgierzem, ale podskakują. Żydzi tak cały czas podskakiwali tym Rzymianom, że ci w roku 70, no te wojska Tytusa już, pod wodzą Tytusa już, musiały wrócić i zdruzgotać całe Jeruzalem, co zabrało teokrację całkowicie, zabrało teokrację. Nie było już wiary w Boga, żadnej wiary już nie było. To co dzisiaj, to już jest co innego, to nie była ta teokracja w Jahwe, bo zauważ, że nie ma teokracji Jahwe. Nie ma teokracji Jahwe, została zabita przez wojska rzymskie. Trzeba wiedzieć, moja kochana, trzeba takie rzeczy są, że trzeba je wiedzieć. Budowlanych poszły tak w Polsce do góry, ponieważ te dotacje, które otrzymują firmy na realizację inwestycji, po prostu no, dzisiaj nie wystarczają. Ale chcę powiedzieć, że te inwestycje są też na tej liście, o której ojciec mówi, ale tam na przykład na budowę sieci otrzymało dotacje 67 podmiotów. My słyszałem o żadnym innym. Tak, nasza dotacja stanowi niecały procent dotacji na ten cel. Niecały procent. O nas się mówi.
prawda? Jeżeli chodzi o ciepłownie, dostało dotacje 9 podmiotów. Nasza dotacja stanowi 3% wszystkich dotacji. I my jesteśmy pokazywani jako ten podmiot, do którego, że tak powiem, no, pieniądze płyną pełną jakby strumieniem, wielkim, szerokim strumieniem. Tak to wygląda. Także no, ta manipulacja informacją, prawda, jest tutaj tak ogromna, że naprawdę czasami nie dało jak to tłumaczyć. I trudno już naprawdę zakładać dobrą wolę albo przynajmniej ignorancję, panie redaktorze. Radio Koncik. Za dużo chyba już tego jest, prawda, żeby zakładać ignorancję. To jest za dużo, to już jest zbyt dużo na siebie niezłej wolności. Ale zdajmy sobie sprawę z jednego faktu. Za 3 lata mniej więcej zostanie wyłączona elektrownia w Bełchatowie. Z sieci zniknie 20%. Mówiąc tak najbardziej kolokwialnie, ponieważ Bełchatów to jest 20% naszego systemu, tego miksu energetycznego, o którym się mówi. Czym to zastąpić? Właśnie od jakiegoś czasu trwają prace nad poszukiwaniem alternatywnych źródeł wytwarzania prądu, takich, które nie będą obciążone karami za emisję CO2, ponieważ te kary idą w górę teraz bardzo znacząco, dlatego będzie podwyżka cen prądu, ponieważ będziemy więcej płacić za emisję z energetyki węglowej. I na liście tych projektów, które są najbardziej pożądane, są odnawialne źródła energii, geotermia, energia wiatrowa, fotowoltaika. I proszę bardzo, jest nowatorski projekt, ktoś chce to robić z wyprzedzeniem epoki, prawda? Bo teraz będziemy musieli to robić. A to było 10 lat temu, 16 się ten projekt się po prostu unieważnia politycznie. Nie coś, co się zupełnie otoczy obywateli, będą mieli plan, czy nie będą mieli plan. Polityka jest ważniejsza. Ojcze, jeszcze patrząc na tą listę, na 48. pozycję, pisują nam, że otrzymał ojciec dyrektor i Radio Maria, bo tak jest, fundacja, 8,5 miliona złotych na właśnie ciepłownię, ale to jest pożyczka, którą my żeśmy wzięli na to, żeby sfinansować budowę ciepłowni, pożyczka, którą musimy oddać łącznie z odsetkami, ale do długu tego teoretycznego, prawda, dopisano jeszcze 8,5 miliona pożyczki, którą musimy wziąć i spłacić z odsetkami. I to jest dwóch wdzięczności. Tak, to jest dwóch wdzięczności. To jest dwóch wdzięczności. Tak to wygląda. Rzeczywiście kuriozum. Zapraszamy może naszych słuchaczy teraz do rozmów. Numery 655-2355 dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Polsce Północnej, z południa 56 końcówka, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366. Kiedy też myślę o tych wszystkich sprawach, to przychodzi mi na myśl ta piosenka, która związana jest z księdzem Jerzym. Przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele. Dobry wieczór, witamy w wieczorze wyborczym Polskiego Radia. Zaczynamy nową godzinę w naszym wieczorze. Mamy też nowy zestaw gości. Tutaj mamy także, pozostaje Adrian Klarenbach i pozostaje Marcin Pośpiech, ale mają właśnie nowych gości, których za chwilę przedstawimy. Adrian Klarenbach, zapraszam. Proszę Państwa, moi goście, czyli nasi goście, triumfator warszawski, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, Piotr Abel, Kukiz 15, również jeden z triumfatorów, ponieważ Stowarzyszenie Nowe na rynku politycznym, a również z sukcesem 6,3%. Tak jest, 6,3%, przynajmniej o tyle. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, 32,3%. I Marcin Kulacek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie Marcinie, 5,7% według Exit Poll. To dużo czy mało? Dla partii, która jest poza parlamentarzem, panie redaktorze, szanowni państwo, nie jest źle. Ale jest gorzej niż było w wyborach parlamentarnych. No tak, tylko panie redaktorze, trzeba przypomnieć, że wtedy byliśmy
byliśmy w parlamencie, mieliśmy nawet lepszy dostęp, o wiele lepszy dostęp do mediów, między innymi również do Polskiego Radia, niż mamy teraz jako partia parlamentarna. Nie będę się kłócił, ale SLD i w polskich mediach, czyli w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej dosyć często się pokazuje, mimo tego, że nie jest ugrupowaniem parlamentarnym. Pan poseł Marcin Święcicki. No ja się bardzo cieszę z sukcesu Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze. Wierzył pan w ten sukces? Ja panu powiem, że zacząłem wierzyć po godzinie 17, jak się okazało, że jest duża frekwencja w Warszawie. Po oddaniu głosu na kogoś innego, tak? Nie, głosowałem na Rafała Trzaskowskiego, bo to, że warszawiacy się zmobilizowali, że chcieli iść do wyborów, że to co pomyślałem, no nie do nich, do jednak na Trzaskowskiego głosować, a nie na jego kontrkandydata, ale nie wierzyłem do końca, że będzie te 50%, myślałem, że taki dobry wynik powyżej 40, a teraz okazuje się 54%, to jest bardzo dobry wynik. No i w paru innych miastach również wygląda na to, że w pierwszej turze kandydaci popierani przez Koalicję Obywatelską wygrali. W Łodzi pani Zdanowska wspaniały wynik, 70%, cały ten atak. Panie pośle, ale mówi pan wspaniały wynik. Powiem tak, co do wspaniałości, to jest kwestia dość dyskusyjna. Osoba z zarzutami, osoba, która zgodnie ze statutem Platformy Obywatelskiej nie powinna być członkiem Platformy Obywatelskiej. Notabene poszła ze swojego własnego komitetu wsparcia Anny Zdanowskiej, a nie Koalicji Obywatelskiej. I w tej chwili pan poseł mówi, że no wspaniały wynik, nasz człowiek, Anna Zdanowska. To jest taki kazus Pawła Adamowicza. Nie wiem, czy pan widział jeszcze przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. Kazus będzie. Jarosław Wałęsa, więc skąd kandydat Pawła Adamowicza i Kacpra Płażyńskiego był uprzejmy udzielić wywiadu. Powiedział wprost, że niewykluczone, że Paweł Adamowicz pójdzie siedzieć albo usłyszy kolejne zarzuty. Tak więc głos oddany na Adamowicza jest głosem straconym. No, Gdańszczanie to inaczej ocenili, a tam jest bardziej równa ta walka w Gdańsku. Natomiast w Łodzi cały ta sprawa przeciwko pani Zdanowskiej, tutaj nawet bank się nie domagał, tylko nie wiem, jakieś oskarżenie było, ukarane w końcu grzywną. Toczyła się na oczach mieszkańców Łodzi. Oni wszystko wiedzieli, każdy szczegół, o co oskarżona, dlaczego oskarżona, jaki to jest problem, jak ona na co skazana. Także to nie była jakaś rzecz, której mieszkańcy byli nieświadomi, a jednak mają do niej zaufanie, chcą, żeby była dalej prezydentem Łodzi, uważają, że krzywda jej się jakaś dzieje, zresztą. Jeśli przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Hermeliński mówi, że ona może kandydować i może objąć urząd, to znaczy, że to jest to jakaś jednak kontrowersja w tej sprawie, jakaś może niespójność przepisów, to prawda, ale wola mieszkańców jest jednoznaczna. Nie rozumiem, że wola mieszkańców rzecz święta. Piotr Apel. No, tutaj oskarżenie, odniosę się do pani prezydent, bo to ważne, oskarżenie nie było przez kogoś, tylko z oskarżenia publicznego. Znaczy popełniła taki czyn, który według prawa z automatu jest do sądu trafia. Więc to warto o tym powiedzieć. Warto też o tym powiedzieć, co stało się z tymi, co udzielili mu tego kredytu, co z tymi, którzy stracili pracę w banku, czy odeszli, musieli odejść z banku, czy odeszli z banku, gdzie trafili. No później poszli pracować do Urzędu Miasta, więc tych kontrowersji jest rzeczywiście dużo i mówienie o tym, że ktoś krzywdę czyni prezydent jest trochę nieusilny. Natomiast rzeczywiście wynik jest porażający. Się zastanawiam, czy to nie zadziałał ten efekt podobny. Wybory? No właśnie taki cierpiennika. Znaczy pamiętamy, co się stało, jak pani Sawicka została oskarżona. Znaczy to zadziałało na plus dla Platformy. I to pewnie tak samo okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość zadziałało na plus pani prezydent i zyskała 70%. Żaden sondaż takiego wyniku nie przewidział. Żaden sondaż takiego... No zestawmy. Hanna Zdanowska wygrała z Rafałem Trzaskowskim. Znaczy to jest sytuacja chyba w Gdyni kiedyś był taki wynik, że prezydent Szczurek osiągnął tak dobry wynik. To jest coś niespotykanego i dla mnie niezrozumiałego, absolutnie niezrozumiałego, że osoba, która tak zadłużyła miasto, osoba, która w taki sposób prowadzi budżet miasta, że praktycznie trudno znaleźć równy chodnik w mieście, no to cieszy się takim poparciem, no ale być może to jest kwestia, kwestia braku jakiejś dobrej alternatywy. Jedna z debat Polskiego Radia 24 toczyła się właśnie w Łodzi bez udziału Hanny Zdanowskiej, która ze względu na ważne obowiązki odmówiła swojego przyjścia do studia i wzięcia udziału w tej dyskusji. Pocieszę pana redaktora, w żadnej debacie nie. Natomiast fakt
jest faktem, że rzeczywiście łodzianie obudzą się w zupełnie innej rzeczywistości tak zadłużonego miasta jak Łódź, jeśli chodzi o zestawienie w porównaniu z innymi polskimi miastami, nie ma. Także zaciskanie pasa się rozpocznie. Pan poseł Schreiber. Tutaj zacznijmy od tego, że wyniki w skali kraju to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. Te wyniki może ktoś powie, że nie są tak imponujące, ale proszę zwrócić uwagę, że wybory samorządowe mają swoją specyfikę. Od roku 98 żadna partia, żadna siła polityczna nie osiągnęła, nie przekroczyła 30% w takim stopniu. No to jest jasne. A więc plus 6% dla Prawa i Sprawiedliwości, minus 6% dla Platformy w porównaniu z ich najlepszym. Ja sobie pozwolę to przeliczyć inaczej, właściwie tak. Już przeliczałem. Proszę. Kolejne wybory parlamentarne, zakładając, że zupełnie wybory samorządowe nie mają przełożenia na wybory parlamentarne. Pewnie mają. Rzeczywistości, nie wiem, czy jest na miejscu, czy nie. Ale tak czy owo, gdyby policzyć i zestawić ze sobą głosy, które w tej chwili uzyskała Zjednoczona Prawica i Kukiz 15, jest większość konstytucyjna. W wyborach parlamentarnych, w samorządówce pozakonstytucyjna, panie pośle. Ale w wyborach parlamentarnych chcieliśmy te wyniki przenieść na parlamentarne, to nie ma większość konstytucyjnej. Będzie. Pan poseł nie jest skąd? 32,7? Należy na to patrzeć w ten sposób, rzeczywiście, tak jak trafnie pan mówi, panie redaktorze, bo to jest tak. Oczywiście, że nie da się tego zupełnie ekstrapolować, natomiast nie da się też abstrahować od tych wyników. Ja państwu zwrócę uwagę, bo tak się to przedstawia w niektórych mediach w sposób wyjątkowo kuriozalny, że oto teraz Platforma dostała 24 z Nowoczesną razem, a PSL 16 to jest 40. I to jest wyraźne zwycięstwo. Tylko zwrócę państwu uwagę, że tak patrząc, oni stracili 10% do wyników z roku 2014, a rok później Prawo i Sprawiedliwość zdobyło samodzielną większość, otrzymując 6% mniej. A więc Kukiza w ogóle nie było wówczas w tych wyborach. A więc jednak twierdzenie, że po tych wyborach jest, że to jest znak, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory parlamentarne, no jest, przepraszam bardzo, ale zupełnie absurdalne. Proszę państwa, być może podczas kolejnego naszego spotkania wyjdą kolejne wyniki badań. Być może dowiemy się, że rzeczywiście w niektórych miastach prezydenci będą czy z Kukiz 15, czy będą prezydenci z Platformy Obywatelskiej. Będą prezydenci. Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie mogła się jeszcze bardziej Zjednoczonej Prawicy, bądź SLD na przykładzie Częstochowy, z której jeszcze informacji nie ma. Tak, ale mamy na razie dziękujemy politykom. Agnieszka, Piotr i publicyści. Dziękuję, Adrianie. Adrian Karenbach rozmawiał z politykami. Jeszcze wrócimy do tych rozmów oczywiście w wieczorze wyborczym Polskiego Radia. To teraz od praktykujących do niepraktykujących. Mówię o polityce, oczywiście się przenosimy. Marcin Pośpiech, Polskie Radio, program trzeci. Rozmawia z naszymi kolejnymi gośćmi. Politolodzy już w komplecie, tak jak zapowiadano. Zgadza się z nami eksperci, profesor Ewa Marciniak, profesor Jacek Zaleśny, profesor Jacek Wasilewski oraz dr Piotr Zakrzewski. Witam państwa. Była katorżnicza, nie oszukujmy się, momentami kampania wyborcza była ostra walka do samego końca o serca i umysły Polaków. No teraz mamy efekty, na razie wstępne wyniki wyborów. Co taki rozkład głosów oznacza w praktyce? Bo już pojawiły się takie komentarze, że władze w sumikach zajmą zapewne w cudzysłowie przegrani. Jacek Wasilewski. Może ja powiem, jest trochę mylące mówienie o tym, kto wygrał, kto przegrał. Ponieważ jeżeli chodzi na przykład o Warszawę, to po prostu więcej było osób, które oddało głos na pana Trzaskowskiego niż na pana Jakiego. I teraz jeżeli my mówimy o wygranej i przegranej i przeliczamy te głosy, to jest tak jakby to były jakieś takie osobiste osiągnięcia, a nie pewne spojrzenie na to, jak są zaspokajane potrzeby Polaków, no? I to lokalne i pewnie trochę krajowe. Więc pierwsza rzecz jest taka, być może nie patrzmy na to jak na jakiś wyścig, bo to co pan powiedział, jeżeli rzeczywiście będzie odnowiona jakaś koalicja czy współpraca pomiędzy tą wspólną koalicją obywatelską i PSL, no to zupełnie się to odwróci. Druga rzecz jeszcze, Polska jest bardzo podzielona, tak można powiedzieć z kości, czyli Pomorze, Zachód, wszędzie tam, gdzie są większe gospodarstwa, gdzie jest większa sekularyzacja, gdzie ludzie trochę więcej zarabiają, no to tam w sejmikach wygrywa PO i Nowoczesna.
czas. Mamy niewiele czasu. Prezes Jarosław Kaczyński, ale też premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie w czasie kampanii zapowiadali, że dobra zmiana musi, ale to musi zejść do samorządu. Ten pan uda się wykonać taki wyścig, jaki dzisiaj mamy profesor Ewa Marciniak? To oczywiście będzie zależało od tego, o jakim regionie Polski mówimy rzeczywiście, ale moim zdaniem warto teraz się zastanowić nad taką rzeczą. Był okres wyborów, teraz będzie okres intensywnego ćwiczenia matematycznego i te ćwiczenia matematyczne będą polegały na tym, kto wygrał, gdzie, w jakim zakresie i porównanie do wyborów parlamentarnych i do wyborów samorządowych za każdym razem będzie przynosiło inne rezultaty i kto inny będzie zwycięzcą. Moim zdaniem kluczowe pytanie teraz jest takie, która z partii politycznych będzie zdolna do tego, by tworzyć koalicję, czyli będzie eksploatowała swoją zdolność koalicyjną, którą być może w ostatnim okresie marginalizowała bądź utraciła. No właśnie, to w takim razie zapytajmy. Do partii politycznych, ale także do niezależnych, do bezpartyjnych samorządowców, którzy osiągnęli przecież bardzo dobry rezultat w tych wyborach. I teraz kto o kogo będzie zabiegał, to będzie ciąg dalszy też właśnie zdolności, doktor, pytania o zdolność koalicyjną i tej matematyki. Jak ta zdolność koalicyjna wygląda, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Wiemy, że PSL deklarowały w kampanii, że z PiS-em rządzić nie chce. No, może się tutaj powtórzyć w niektórych przynajmniej sejmikach scenariusz sprzed 4 lat i rzeczywiście tutaj potencjalny koalicjant Koalicji Obywatelskiej jest jasny. To jest Polskie Stronnictwo Ludowe. W związku z tym tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie może liczyć na wsparcie. Ale ja myślę, panie redaktorze, że w ogóle warto powiedzieć też, jeśli już rozmawiamy o tych, o matematyce, o wynikach, no o tej wysokiej frekwencji, bo to jest myślę, dobry przyczynek do tego, żeby rozmawiać także o tych wynikach. Do tego tematu wrócimy, ale jeszcze chciałem zapytać o koalicję. Profesor Jacek Zaleśny, z kim PiS może tworzyć koalicję? Czy też musi się pogodzić z tym, że będzie jednak w defensywie w sejmikach? Co do istoty, te wyniki są podobne do wyników sprzed 4 lat. Czyli widać wyraźnie, że na wsi i w gminach miejskich to są raczej ci sami wójtowie. W największych miastach raczej jest Platforma, natomiast pewne modyfikacje mają miejsce na poziomie sejmiku województw. Oczywiście już ten wynik z 3 lat 4 jest nie do odtworzenia. Bez wątpienia tym pierwszym koalicjantem dla PiS-u jest Kukiz i bezpartyjne samorządy. Bo to nie ma możliwości sobie na konflikty de facto antagonistyczne, aby na przykład PiS mógł wejść w koalicję z PSL-em. Czyli ten spór zaszedł już za daleko, jeżeli chodzi o ludowców i Prawo i Sprawiedliwość? Są kwestie fundamentalne, które radykalnie różnicują te dwie struktury polityczne. Przede wszystkim jest to inne pojmowanie samorządności, bo PSL jest oparte na samorządzeniu, czyli na spółkach czysto lokalnych, natomiast PiS jest oparty na transferowaniu planów, pomysłów na niższe szczeble podziału terytorialnego państwa. To jest całkiem inna logika. To jest woda i ogień, nie da się tego połączyć. To jest nie do połączenia, jeśli chodzi o jakąś racjonalną działalność. A czy PiS-owi uda się połączyć może z SLD, który ma kiepski wynik, ale może gdzieś coś się uda? W tym wszystkim, w tych układankach jest jeszcze jedna kwestia. My mówimy teraz o tych potencjalnych koalicjach przez pryzmat partii politycznych, ale spróbujmy zobaczyć przez pryzmat pojedynczych polityków. Mamy wieloletnie doświadczenia, partie polityczne mają doświadczenia związane z takim, powiedziałabym, wyciąganiem pojedynczych polityków i układaniem na nowo koalicji. Teraz dopiero zaczyna się zabawa? Może teraz się zacząć takie umiskiwanie się do tych polityków, których można diagnozować jako takich, którzy chętnie zmienią barwy partyjne. Bardzo Państwu dziękuję. Wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Ewa Marciniak, profesor Jacek Zaleśny, profesor Jacek Wasilewski oraz dr Piotr Zakrzewski. Słyszymy się za kilkanaście minut. Bardzo dziękujemy za te komentarze. Przypomnę tylko, że z politologami rozmawiał Marcin Pośpiech z programu trzeciego. A ja przypomnę, że to jest wieczór wyborczy Polskiego Radia program pierwszy, Polskiego Radia program trzeci, Polskiego Radia 24. Można także oglądać nas w internecie na www.polskieradio.pl.
zastanowić, wedle exit poll Ipsosa w 9 sejmikach wygrywa PiS, w 7 Koalicja Obywatelska. Wieczór wyborczy w Polskim Radiu. Wybory samorządowe 2018. Jest 23. Czas na informacje dnia. Po ogłoszeniu wyniku sondażu Exit Poll Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w wyborach do sejmików wojewódzkich. To może być jeden z najlepszych wyników w historii III RP, mówi premier Morawiecki. Koalicja Obywatelska zadowolona ze zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w walce o fotel prezydenta Warszawy. 51,3% tyle wyniosła frekwencja, prawdopodobnie będzie rekordowa, przewiduje Państwowa Komisja Wyborcza. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość z największym poparciem w wyborach do sejmików wojewódzkich. Jak wynika z sondażu Exit Poll, na PiS zagłosowało 32,3% wyborców. Koalicja Obywatelska uzyskała 24,7% głosów. Na trzecim miejscu znalazło się PSL z wynikiem 16,6%. Ugrupowania bezpartyjni samorządowcy i Kukiz 15 uzyskały poparcie na poziomie 6,3%. Dalej znalazły się SLD i Wolność. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości takie wyniki przyjęto oklaskami i okrzykami Jarosław Jarosław. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił członkom partii, że to czwarte zwycięstwo PiS w wyborach, a wynik dobrze wróży partii przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. To jest mój główny przekaz. Trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Rozpoczęła się kampania wyborcza, która będzie miała swój koniec w maju 2020 roku. Według Jarosława Kaczyńskiego autorem sukcesu wyborczego partii jest premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, który przemawiał na wieczorze wyborczym po prezesie partii, także mówił, że jest to początek kampanii do przyszłorocznych wyborów. Dotarcie do wyborców jest najważniejszą rzeczą. Coraz lepiej to robimy, musimy pewne rzeczy jeszcze poprawić. Mamy szansę na dotarcie do wszystkich Polaków i przekonanie ich do siebie. Ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki nie odnieśli się do prawdopodobnej porażki kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego w wyborach w Warszawie. W sztabie PiS sondażowe wyniki wyborów w Warszawie podane już po przemówieniach szefa partii rządu. Wojciech Cyniecki, Polskie Radio. W Warszawie w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski, zdobył 54,1% głosów. Podczas wieczoru wyborczego dziękował warszawiakom, politykom Koalicji Obywatelskiej i rodzinie. Grzegorz Schetyna, lider PO, stwierdził, że ten wynik jest pierwszym krokiem do sukcesu w kolejnych wyborach. To jest wielki dzień, ale to początek drogi. Zawsze o tym mówiliśmy, że to będzie długi marsz. Dzisiaj robimy pierwszy krok. Dzisiaj, po tym jak założyliśmy Koalicję Obywatelską, zbudowaliśmy najlepszy, skuteczny antypis. Dzisiaj jest pierwszy krok do zwycięstwa. Patryk Jaki zdobił 30,9% głosów. Kandydat Zjednoczonej Prawicy pogratulował... Tak jakby ten PiS był rakiem na dupie. Wiesz, i on sugeruje, że to... Trzeba walczyć. Jest sytuacja, jaka jest. Za rok są bardzo ważne wybory. Żeby nie było tak, że jak w Warszawie, że dzisiaj pan Schetyna razem z Trzaskowskim świętują i co dzisiaj możemy zapytać? Co z reprywatyzacją dalej? Jak to będzie wyglądało? No, czy w Łodzi chociażby? Tak, no, ale to mówię, my szanujemy wyniki wyborów. Naprawdę życzymy, żeby się te miasta rozwijały. Gratulujemy zwycięzcom, ale apel do ludzi, którzy są bliscy i Radiu Maryja, Telewizji Trwam, ludzi o poglądach konserwatywnych, prawicy, żeby naprawdę zjednoczyć się, bo jest jak jest. Ja może tylko powiem, że coś nie a propos, ale coś ważne. Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I od pewnego czasu zachodzę w głowę, dlaczego Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie ma dziennikarzy Radia Maryja. I jak najszybciej należy to uzupełnić, bo jak mamy się jednoczyć, to chociażby w takiej organizacji jak SDP możemy walczyć o standardy dziennikarskie i o różne inne rzeczy i o Radio Maryja już oficjalnie. Dziękuję. Radio Maryja, prosimy. Jak powiedział zastępca, szczęść Boże. Panie Siewierzchowo, Diany właśnie pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studio. Jestem przewzruszona, bo dla mnie Radio Maryja naprawdę
jest wspaniały i po prostu gasi moją tęsknotę za Polską. Niektórzy mówią tak, o ja bym tam gdzieś nie mieszkała, z tego, ale w ogóle ja mogę mieszkać daleko, ale kocham Polskę, może jeszcze bardziej jak niektórzy mieszkańcy są w Polsce mieszkają. Bardzo właśnie bało mi się, po prostu te wypowiedzi, które goście tam studio mówili i też chciałam przyznać, bo poszłam do kościoła, ale po prostu wiele się z tymi słuchaczami, co dzwonili już do radio i właśnie ja bym myślę, że było dobrze, żeby na tych ludzi, co po prostu rozsiewają te fałszywe informacje, żeby naprawdę takie grzywne na nich padały tak dobrze, to by się zastanowili, bo niektórzy ludzie myślą, że właśnie to, co tam i nie podadzą, to jest prawda, to i tamto. I dlatego ja myślę, że właśnie, żeby było zadość tym fałszywcom, żeby właśnie ci ludzie, co mają prawo zmienić ustawy, żeby właśnie zmienili i tym fałszywcom nakładali takie posolone dobrze, grzywne. Szczęść Boże, jeszcze raz pozdrawiam, życzę miłego wieczoru i wszystkiego najlepszego. Dziękuję Pani Wiesławo, szczęść Boże. No właśnie, chcę powiedzieć, że wygrywając sprawę w sądzie odnośnie zniesławienia ojca dyrektora i tego oszczerstwa, które przekazała Wirtualna Polska odnośnie jego bogactwa, sprawę żeśmy wygrali, ale wnosiliśmy również, żeby Wirtualna Polska zapłaciła jakąś kwotę na rzecz Caritasu. Chodziło o 200 tysięcy złotych i sąd oczywiście, uznając winę Wirtualnej Polski, nie przyznał tego zadośćuczynienia, żeby takie środki zostały wpłacone, co dla Wirtualnej Polski taka kwota i tak była, powiedziałam, niewielką jakby tutaj karą, dlatego że dochody tego podmiotu są bardzo, bardzo wysokie. A myślę, że gdyby właśnie za takie przekazywanie nieprawdziwych informacji były wysokie kary, to by być może powstrzymało niektórych dziennikarzy, a może i polityków, i zastanowiliby się dwa razy, zanim by taką informację przekazali. Prosimy Radio Maria. Halo. Halo. Halo, halo. Wszystkie radio, przepraszam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Teraz i zawsze. Tak, jesteśmy, słuchamy. Witam serdecznie, drugie ojca i czcigodnych gości. I generalnie muszę powiedzieć, że przysłuchuję się audycji. 13 lat mieszkałem za granicą, wróciłem do Polski. Nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. To, co Państwo mówią, że to jest prawda, to jest coś niewyobrażalnego dla mnie. I muszę powiedzieć, że leżę, nie chciałem zabierać głosu. Natomiast naszła dziwna analogia w taki prosty i banalny sprawy. Bo jestem zwolennikiem dzieł ojca dyrektora, jestem zwolennikiem Radia Maryja, telewizji Trwam, aktualnej władzy i tak się zastanawiam, czy my jesteśmy tak naprawdę we własnym kraju, czy jest tutaj dla nas miejsce. Chodzi mi o taką małą analogię odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pojawił się we własnym narodzie. I go odrzucili, skazali go na śmierć, fałszywie oskarżali. Właściwie nikt nie stanął w jego obronie, nawet ludzie, których uzdrawiał, którym dał tyle dobra, obrócili się przeciwko niemu. Słucham tej audycji, słucham tych kłamstw, które padają. I tak naprawdę są tak bardzo nielogiczne, tak durne. Przychodzi mi kolejna analogia, że jak jest powiedziane w Starym Testamencie, że Pan Bóg zaślepił, dał zatwardziałe serca Żydom, żeby nie przyjęli Jezusa. Czy nie widzą Państwo takiej troszeczkę analogii do tej sytuacji, że mamy ludzi, ja spotykam się z rodziną, generalnie wiedzą, że jestem zwolennikiem Radia Maryja i muszę powiedzieć,
jestem przekonany, że... Czy w wspólnym głosie uchodźcy nie uwierzą Państwo, jak bardzo czekają na ten moment, żeby mnie zaatakować odnośnie Radia Maryja. Jak jeden przez drugiego przekazuje fakty, atakuje mnie faktami, które podają, no, powiedzmy, nazwijmy to, wrogie Radio Maryja, czy radio, czy telewizja, czy prasa. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej chyba wyprowadza ich z równowagi mój spokój i rzeczowe odpowiedzi, takie procentowe, jak Państwo tutaj podają, że nawet tą pożyczkę zalicza się w budżet tego strumienia pieniędzy, które płynie na Radio Maryja. I zastanawiam się nad tą biernością, bo z jednej strony jako człowieka w krwi i kości, siedząc przy tym stole, czasami mam taką nieodpartą chęć po prostu zareagować bardzo lekko, złożyć na policję, bo zresztą przyznać swoje racje, powiedzieć. Przepraszam za wrażenie, że są z tego zbytnie brani, nie potrafią logicznie myśleć i nie potrafią wiązać faktów takich chociażby, jak powiem, podczas wymienionym, że Teraz jest to ojciec, to jeszcze pan poseł Schreiber, na moment nie dodać, że
Panie pośle, panie ośle. Panie pośle. No bo oni chcieli, wiesz, wywalić PSL, a skoro się nie dało, to on przeszedł i uważa, że to sukces, wiesz. Połączenia. Nie wiem, jak to.
Jak to ma być? Nie mam pojęcia. Radio Kurs. A nie, to musi być duże. Właśnie. Trochę na złość, trochę przekory. Trochę na złość, trochę przekory. Pina jakaś. Satan diabeł, Satan diabeł, tak po majkę. Dziękuję panie Januszu. Od razu uspokojenie, to nie ulegamy żadnej panice, więc proszę być tutaj pod tym względem spokojne. Może kolejny telefon, halo? Szczęść Boże. Dzwoniła się do Radia Maria? Oczywiście. Dobrze, już wyłączam aparat. Tak? I kiedy mogę mówić? Od razu. O Boże, jaka debilka, kolejna debilka. Jadwiga z Cieszyna, parafia świętej Marii Magdaleny. Ja w tym momencie usłyszałam kilka słów o rozmowach. I myślę, że chodzi o finanse. Ja chciałabym powiedzieć takie świadectwo. Kiedy ludzie mówią, że licencja opływa w ostatniach, kiedy Radio Maria, kiedy Olbrich Tadeusz wykorzystuje ewerycki, bawi i tak dalej. Ja mam takie pytanie. Ile dałeś na licencję? Na telewizję Trwam, na Radio Maria. Wiesz nic. To na to odpowiadam. To wiesz co? A ja dałam złotówkę i z tej złotówki powstały tak piękne dzieła. Z tej mojej złotówki po prostu płynie polskość, patriotyzm. I co cię ta moja złotówka obchodzi? Także ojcze kochany, i wiele łaski, miłości i wszystkiego co najlepsze życzymy. Trwajcie dalej. Ja byłam kiedyś z rodziną, jechaliśmy przez Toruń, zaprosiliśmy rodzinę, wystąpiliśmy do Wyższej Szkoły Kultury Specjalnej, akurat w Pilnie. Może tyle. No, chciałabym powiedzieć, dobrze, że jesteście. Trwajcie. I może to się wydaje, że macie podwórkę. Nie. Kochamy Radio Maria, Telewizję Trwam. I dziękujemy
Dziękujemy za to, że jesteście. Może tyle. Przepraszam za moją spontaniczność, ale tak jak mówię, trafiłam na tą rozmowę, bo oglądam na dwóch kanałach programy wyborcze, żeby mieć po prostu swój ogląd. Gratuluję Prawu Sprawiedliwości, które reprezentuję. Kolejny w tym roku, ponieważ